Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów. Właśnie odbywa się szczepienie gołąbków na WG Giewont. Tak jak widać, robimy indywidualne koszowanie, żeby sprawdzić IPS każdego gołąbka. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest zegarmatka. O, i każdy gołąbek nam się odbija. Jak do tej pory nie mieliśmy żadnego spalonego tipesa. Także jesteśmy zadowoleni z tego systemu. O, i tak jak widać, szczepimy każdego gołąbka. Po 3 tygodniach będziemy sprawdzać, czy to się szczepionka przyjęła wszystkim gołąbkom. I kolejny gołąbeczek. Mamy ich właśnie zaszczepionych 119 gołąbków. I właśnie w taki sposób też będzie odbywało się koszowanie. Będziemy właśnie zapraszać uczestników wspólnego gołębnika, żeby po prostu wszyscy widzieli, w jaki sposób to się odbywa. Żeby rozwiać jakiś cień wątpliwości, jakby ktoś nie dowierzał, że coś tu się odbywa nie tak, jak się ma odbywać. No właśnie po to będą uczestniczy koszować. I też planujemy właśnie wystawić monitor na tam na trybuny i będziemy po prostu na tych trybunach będzie monitor i będzie to po prostu na żywo. Jak gołąb usiądzie na antenę i odbije się, to bez żadnych tam opóźnień 30-sekundowych czy 40-sekundowych od razu w momencie usiądzięcia będzie to wyświetlało się właśnie na monitorze. Także żeby po prostu, tak jak mówię, rozwiać jakiekolwiek wątpliwości. No. Może Łukasz powie coś więcej, jak tam ocenia stan zdrowotny gołąbków? Tak. Gołęby są w porządku, zdrowe. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do szczepienia. No. Tamta szczepionka się nam przyjęła dobrze, nie było żadnych problemów. Jeden gołąbek był właśnie w kiepskim stanie, ale to właśnie żeśmy poinformowali, został usunięty. A tak poza tym więcej nam nie padło, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i chcieliśmy podziękować też hodowcom, że przywieźli nam naprawdę fajny materiał, poszczepione, zadbane gołąbki, nie było jakichś takich, że tak powiem, jak to się mówi po góralsku, sietnioków, było wszystko ok. Także hodowcom dziękujemy, zapraszamy na loty, dobry lot.